Przyznaję się, czuję dosyć uroczyście, dlatego że mój zamiar powzięty na początku ubiegłego roku, kiedy zetknąłem się z powieścią pana Szczepkowskiego Upadły Książę, żeby pana Szczepkowskiego tutaj do Poznania sprowadzić, no, zostaje w tym momencie zrealizowany, więc niezwykle się cieszę i dziękuję, że Państwo przyszliście, żeby tu się ze mną tym faktem cieszyć. To po tym wstępie do wstępu, to ja może sobie usiądę i myślę, że nie ryzykuję tym, co Baca pewien mówił, że jak mówił, kiej mam czas, to se usiądę i pomyślę, a kiej nie mam, to sobie no usiądę. Mam nadzieję, że mózg będzie tu pracował, a jest nad czym, bo to moje zainteresowanie powieścią wzięło się stąd, że jest ona według mnie niezwykle oryginalna, a jednocześnie, znaczy właśnie oryginalna poprzez nawiązanie do literatury bardzo tradycyjnej, takiej literatury, która w przeciwieństwie do najczęściej teraz produkowanej, która bawi się formą, językiem, staje się pretekstem do bardzo poważnej rozmowy o świecie, ponieważ ona zawiera koncepcję i obraz procesu, który teraz się dokonuje, mianowicie wartościowania i przebiegunowania cywilizacji, można ją nazwać cywilizacją Zachodu albo cywilizacją opartą na antyku i chrześcijaństwie. I jest w niej też coś bardzo niecodziennego, mianowicie obraz diabła. Współczesna, w każdym razie, no, literatura ostatnich dwóch wieków, a szczególnie XX wieku, przyzwyczaiła nas, że albo diabeł w literaturze nie występuje, albo występuje w postaci groteskowej, lub tak jak u Goethego w Faustie, kiedy mówi o sobie, że jam jest tą częścią tej siły drobnej, która chcąc czynić zło, wciąż czyni dobro. Prawda? No i albo diabeł jest taki jak u Bułhakowa, że to on wymierza sprawiedliwość, a Chrystus jest raczej taką postacią, no, dosyć pasywną, można powiedzieć. Natomiast u pana, w powieści pana Szczepkowskiego, diabeł jest wielką siłą, która ma ambicje zmiany świata. I właściwie jest cała, miałem dwa skojarzenia, jeżeli próbowałem szukać takich koncepcji właśnie cywilizacyjnych w myśli dwudziestowiecznej. Pierwsze skojarzenie miałem z Witkacym. Teza, że cywilizacja upada i to poprzez zatratę uczuć metafizycznych ludzkość się degeneruje. To jest właśnie cecha wspólna myśli pana Szczepkowskiego i zawarty w tej powieści, ale także w tej drugiej książeczce, która jest
no, można powiedzieć, eseistyczną. Jest jakby wykładem w języku pojęć tego, co w przesłaniu tej powieści się zawiera. Właśnie, że ginie, że ludzkość po prostu popada w zbydlęcenie, tak to było u Witkacego, tylko że źródła tego procesu on widział inaczej. Źródła tego zbydlęcenia były, u Witkacego miały źródło w procesach społecznych, w polityce, w demokratyzacji, w zaniku indywidualizmu. I ponadto no nie było aż tak w ujęciu Witkacego dramatyczne, ponieważ docelowo Witkacy wyobraża sobie, jak on to mówił, że każdy człowiek będzie miał dom, żonę i siateczkę do zębów. I tak sobie po prostu będzie żył. Natomiast u pana Szczepkowskiego ta wizja jest o wiele bardziej przejmująca i dramatyczna. Ona ma jakieś pokrewieństwo z Sołowiowem i z opowieścią o Antychryście. Tylko że o ile Antychryst u Sołowiowa to była postać, która zamierzała zawładnąć światem poprzez udawanie dobrego chrześcijanina. I to jest to podobieństwo jest z tą postacią z powieści o tyle, że on też próbuje objąć władzę i zaraz będziemy o tym mówić w jaki sposób. Ale on niczego nie ukrywa i przeprowadza i tym się wyróżnia z tych wszystkich koncepcji, o których mówiliśmy, że jest krótko po odkryciu innego sposobu funkcjonowania zła. On to w takiej zasadniczej rozmowie z jednym z bohaterów powieści mówi o podmianie wartości. Ale do tego, żeby ten cały jego zamysł zrozumieć, to wprowadza pojęcie, który nazywa się takością. I właśnie pierwsze pytanie, które chciałbym panu Szczepkowskiemu zadać, żeby nam bliżej wyjaśnił, co to jest ta takość i dlaczego nazywa się tak, a nie inaczej. No, o ile będę potrafił. Przepraszam bardzo. Może jeszcze dwa takie, znaczy parę zdań, które Państwu tej książki przybliżą. Mianowicie, ta książka Upadły Książę jest książką beletrystyczną, której akcja rozgrywa się u schyłku, właśnie w drugiej połowie XVIII wieku w takim malutkim państewku niemieckim i jest skonstruowana w ten sposób, że są to pamiętniki trzech pamiętnikarzy, którzy w tym samym okresie 14-dniowym te pamiętniki spisują i pewną osią tej książki jest pewna taka bardzo perfidna, zbrodnicza intryga, która oczywiście nie jest najważniejsza, bo przekazy okołofabułowe są tutaj znacznie ważniejsze, ale w każdym razie jest to beletrystyka. Zaczepiona w jakimś tam wyimaginowanym państewku niemieckim u schyłku XVIII wieku, przed rewolucją francuską. Natomiast to jest rzecz, no, powiedzmy sobie, paraeseistyczna, ale dotycząca pewnej diagnozy współczesnych, najbardziej bolesnych procesów antykulturowych i związanych z wielkim recesem, które się dzieją i z pewnymi wnioskami. Te książki w jakiś sposób są zbieżne, zarówno jeżeli chodzi o wnioski, które z tej książki wynikają dotyczącej współczesności, a które, że tak powiem, między wierszami w tej książce się zawierają,
I również z tego powodu, że ta książka, będąc tą beletrystyką i opisując rzeczywistość XVIII-wieczną, jak gdyby jest bardzo, bardzo przesycona duchem współczesności. I teraz, zanim dojdziemy do tego pytania, które tutaj pan postawił, czy tam oczekiwania wyjaśnienia tego osobliwego pojęcia takości, no to no muszę powiedzieć, w którym momencie to pojęcie się pojawia, w jakich okolicznościach i dlaczego. Otóż w jednym z wątków tej książki, tego upadłego księcia, główny bohater zostaje uwikłany w działanie jakichś takich mrocznych sprzysiężeń. Ich nie nazywam masonerią, ich nie nazywam iluminatami, no, ani tam bardziej, że tak powiem, już późniejszymi karbonariuszami. To jest, że tak powiem, wtopione w jakieś tam specyficzne nazewnictwo, żeby tutaj nie stwarzać jakichś takich rzeczywistych odniesień historycznych, ale wiadomo, że chodzi o całe ogromne ruchy podskórne, które w tym momencie Europę przenikały, dążące do wywołania rewolucji francuskiej. I ten główny bohater wnika te struktury, wnika te, w te ruchy i w pewnym momencie zostaje skonfrontowany z najmroczniejszą postacią tej książki, powiem po prostu, lucyferyczną, która jak gdyby jest tym głównym planistą i no, tym, co tutaj pan powiedział, jakimś obrazem diabła, który pan tutaj wcześniej próbował zestawić z diabłem Goethego, czy Bułhakowa, czy oczywiście w tej opowieści o Antychryście, tym szatanem, antychrystem Sołowiowa. Tylko tyle, że ten diabeł, który tutaj zostaje ukazany, on nie jest figurą intelektualną. Jest figurą intelektualną, tak jak u Goethego, to jest figura intelektualna. Natomiast tutaj to jest rzeczywista, realna, potężna siła, która opanowuje sprężyny rządzące przemianami świata i używa ich z największą perfidią i z wyjątkową skutecznością. I tutaj w pewnym momencie tej książki właśnie ta najciemniejsza postać diabelska wygłasza bardzo, bardzo długi monolog. Tu jest taki niuans, bo tutaj pojawia się w tych jakichś deklaracjach ideowych, które przez tą książkę przenikają i między innymi ta deklaracja diabelska, ale też się pojawia deklaracja chrystianistyczna, wypowiadana przez jakiegoś takiego bardzo skromnego mnicha. I o ile ta deklaracja satanistyczna jest wypowiadana wielkimi potoczystymi frazami i rozciąga się na wiele stron, to ta deklaracja chrystianistyczna, przepraszam, to jest taka dygresja, ona się zawiera w bardzo krótkich, trafnych, punktujących przesłaniach. No, ale teraz wróćmy właśnie do tej deklaracji satanistycznej. Otóż w pewnym momencie ta postać stwierdza, że jest pewna, że tak powiem, abstrakcyjna figura, pewne abstrakcyjne uformowanie, którego nienawidzi, z którym walczy, które chciałby zmienić od podstaw i mówi do tego głównego bohatera, spróbuj sobie tą abstrakcję, którą mam na myśli, unaocznić w postaci olbrzymiej katedry ze stopniowo pnącymi się blokami gotyckiej, która tam im dalej, mających wiele pionów, które ją obudowują, im dalej idziemy, tym bardziej staje się delikatna, koronkowa, bardziej finezyjna, na dole jest ciężka. I to jest gmach takości. Co to jest ta takość? To jest jedna powszechna, ogólnoludzka umowa dotycząca wszystkiego, co formuje i człowieczeństwo, i całą tą antyczno-chrześcijańską kulturę, która tam, zaczynając od Homera, powiedzmy sobie od VII wieku przed naszą erą, należy przyjąć, że się liczy. I to jest gmach wartości, gmach pewników, gmach aksjomatów, to jest gmach tych wszystkich, że tak powiem, fundamentalnych stwierdzeń, które można zawrzeć w stwierdzeniu
Tak ma być, a nie inaczej. Tak ma być, a nie inaczej i to jest ta takość. Ale wyobraźmy sobie, o co chodzi. No. I to jest pewne makro uformowanie, które nigdy w historii świata, w całej swojej strukturze i w tej swojej finezji nie było kwestionowane przez różne zwalczające się strony, przez ludzi, którzy wzajemnie się mordowali. Jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że na dwie jakieś armie, ale to oczywiście mówię o sytuacji tam przeszłej sprzed lat kilkuset, czy może nawet stu, ze sobą walczą. To po obu stronach tego konfliktu jednak, jeżeli to się odbywało w kulturze antyczno-chrześcijańskiej, to te obie strony, które się bezlitośnie wyrzynały, jednak opierały się o ten sam dekalog, o tą samą religię, o tą samą Ewangelię, o to samo, że tak powiem, poczucie piękna i brzydoty, jako pewnych nierelatywnych wartości, o tą samą obyczajowość, o ten sam pietyzm dla rodziny, o to samo poszanowanie wspólnoty, o cały taki system, który ja w pewnym momencie, ale to już w tej drugiej książce, wyodrębniam w postaci 8 aksjomatycznych porządków kultury. Czyli w postaci porządku naturalnego, hierarchizującego wartości od Boga poprzez człowieka i naturę. No i dalej porządek wspólnotowy, porządek obyczajowy, porządek aksjologiczny, czyli związany z wartościami, porządek religijno-duchowy, porządek twórczy, porządek etyczny i porządek prawny. I wszystkie te porządki, jak spojrzymy na nie, to z pewnych takich podstawowych elementów są zbudowane. Co jest tymi podstawowymi elementami? To są aksjomaty i normy ocenne. Aksjomaty to są oczywistości, które bezdowodowo w każdym z tych porządków się przyjmuje. Natomiast normy ocenne to są pewne hierarchie ocenne, które pewne postawy, pewne usytuowania, pewne konfiguracje w każdym z tych porządków pozwalają ustawiać od najniższego do najwyższego. Czyli od najmniej wartościowego do wielbionego, afirmowanego itd. I teraz ta postać, ten, powiedzmy sobie wprost, Lucyfer, istotę swojego programu działania mówi: tą katedrę tej takości, tych wszystkich porządków, które sobie tak wyobrażamy, od tych, że tak powiem, najciemniejszych, podstawowych jakichś kamieni siedzących w ziemi, czarnych, jeszcze tam zamszonych, oropaczonych, poprzez te najwyższe struktury już gotyckie, rozrzeźbione, delikatne, kolonkowe, filigranowe, my przebudujemy. Potniemy na bloki i ustawimy odwrotnie. I teraz tak, żeby wszystko, co w tych porządkach było przedmiotem afirmacji, czczenia, uwielbienia, zostało odrzucone, pogardzone, wyszydzone, nazwane patologią. Natomiast wszystko, co w tych porządkach było patologią, było tym, że tak powiem, najniższym przejawem tych porządków, zostanie wyniesione do góry jako elementy czczone, jako norma wyższa. Jako norma wyższa. I to jest cały dziejący się już teraz, jak gdyby między tymi dwoma książkami przemieszczamy się na naszych oczach proces, który ja nazywam procesem przebiegunowania porządków kultury i realizowany świadomie, celowo. Już nie będę wnikał, jak tutaj w tej książce, tej cieńsze jest opisane, zanalizowane, jak w każdym z tych porządków te wszystkie hierarchie zostają celowo odwracane. No Państwo sobie bardzo łatwo mogą, chociażby na przykładzie porządku obyczajowego, to czy na przykładzie porządku wspólnotowego, wartości rodzinnych i tak dalej, nie będę tego rozwijał. W każdym razie nie jest to rzecz, która mi się działa przypadkowo. Jest to pewien proces fundamentalnie zaplanowany i no, wracamy do tego pojęcia takości. To chodzi o to, żeby nie mogąc zlikwidować pewnego systemu wartości i hierarchii, człowiek musi w takim systemie wartości i hierarchii żyć, zrobić operację wyjątkowo perfidną i szkodliwą,
cały ten system, całą tą strukturę, całą tą konfigurację przebiegunować. I może jeszcze tutaj takie porównanie. To jest troszkę podobne do inżynierii biologicznej, do inżynierii genetycznej, bo w inżynierii genetycznej poprzez, prawda, operowanie w sztuczny sposób łańcuchami genetycznymi można dojść do uformowania, które drogą biologiczną, czyli poprzez ewolucję biologiczną, poprzez mutacje, nigdy by samoistnie nie powstało. Przyroda nie byłaby w stanie takiej formy tworzyć. To podobnie tutaj w kulturze w tej chwili, w całym tym systemie tych 8 porządków kultury i w tym właśnie to się nazywa antykulturą, doprowadza się do tego, że poprzez tą inżynierię kulturową, polegającą właśnie na zmianie tych podstawowych genów kultury, po zmianie aksjomatów i przebiegunowaniu norm ocennych, dochodzi się do takiego uformowania kulturowego, do takiego monstrum, potwora, powiedzmy sobie Frankensteina tak kulturowego, które z mocy samoistnych przekształceń historii, praw historii, praw rozwoju, nawet rozmaitych kataklizmów, wojen i tak dalej, zdarzeń losowych, ale w każdym bądź razie drogą naturalnej ewolucji, tak jak cała historia od początku świata się, że tak powiem, kształtowała, budowała i rozwijała, tą drogą to uformowanie kulturowe nigdy by nie mogło powstać. Ono jest efektem świadomej, zamierzonej inżynierii budowy tworu pokracznego. No i to jest właśnie to, co z tą tradycyjną takością antykultura w tej chwili chce zrobić. Przepraszam, że strasznie długo. Nie, no właśnie o to chodzi. może byśmy też pewien konkret podali, bo w tym dialogu, a właściwie w tym prawie monologu tego, on się różnie nazywa w powieści, ale wiadomo, że jest to Lucyfer. On podaje przykłady zamiany wartości. Co na co. Na przykład pamiętam, że ciekawe, zamiast piękna proponuje równość. Zamiast miłości braterstwo. O, także... No, tak, to tych trzy hasła rewolucji francuskiej tam są wplecione. No, ale to jest akurat taki dość długi motor chaotyczny, natomiast tam się... Przepraszam, nie mogę się zgodzić, że chaotyczny. On pokazuje właśnie, on pokazuje krok po kroku, tak? Co ma być zrobione. Ja to tam... To znaczy... Tak, przepraszam bardzo. Nie, bo ja w swoim opisie tej powieści to nazwałem to szkatułką w szkatułce. On ciągle podkreśla, że kolejny krok będzie tam jakiś, następnie, ale to nie jest cel ostateczny. I dopiero na samym końcu jest szkatułka, w której jest cel ostateczny. I tutaj właśnie na tym polega cały dramatyzm tej koncepcji pana Szczepkowskiego. Bo jest to, znaczy, po prostu właśnie... Chciałem tutaj zwrócić uwagę, bo tutaj pan mnie, że tak powiem, zachęcił rzeczywiście do tego, żeby już do tej książki sięgnąć. Mianowicie, tam jest taka sytuacja, że ta postać, ta ekscelencja, ciemna postać, tam siedzi przy sekretarzyku i coś tam pisze, kończy jakiś dokument. I w pewnym momencie temu bohaterowi ten dokument wręcza. I no, przepraszam bardzo, no, tutaj niejako zostałem przywołany do tego, żeby samego siebie zacytować, ale skoro tak to... Ekscelencja sięgnął po leżący na blacie starannie zapisany arkusz. I mówi, ta świątynia nie może istnieć bez przykazań. Oczywiście 12, rzekł wracając mi papier. Deklaracja uwolnień, głosił tytuł podkreślony dwukrotnie, niżej było 12 prostych nakazań, czytałem je w skupieniu, podziwiając zwięzłość zapisów. Pierwsze. Trwożącą jest śmierć, uczyńmy z niej nicość. Wymagającym Bóg. Obwieśćmy, że umarł.
ciążącym jest grzech, znieśmy jego poczucie. Umniejszającym nas sakrum, nazwijmy je zabobonem. Krępującym jest zakaz, zakażmy zakazów. Trwożącą profanacja, niech stanie się sztuką. Niepobłażaną jest rozkosz, uczynimy ją celem. Hańbiącą dewiacja, okryjmy ją dumą. Upokarzającym jest wstyd, zastąpmy go bezwstydem. Wykluczającą niezdolność, wywyższmy niezdolnych. Zubożającą skromność, podbierzmy ją ludziom. Zniewalającą rodzina, uczyńmy ją zbędną. I proszę Państwa, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, tą książkę w jakiś sposób przenika do współczesności. I jeżeli... Ojej, nie szkodzi. Pieska nie ma? Tu... Wiem, pieska dobrze. Jedne są nie takie, drugie są nie takie. Ale to... Jest to to, co współczesna antykultura proponuje, jako, jak ja to nazywam, pewną wielką kartę uwolnień. Czyli coś, co nigdy nie zostało spisane, ale w całą pragmatykę antykultury współczesnej właśnie te wszystkie, że tak powiem, imperatywne kierunki działań są no, po prostu wyrżnięte, wpisane. I jak na to spojrzymy, no to właśnie to jest program dnia dzisiejszego i jest to program celowego eliminowania wartości konstytuujących człowieka. I jest to program tego wielkiego uwolnienia, że człowiek staje się wolny od poczucia wieczności, staje się wolny od Boga, od wizji zaświatów, od żalu za grzechy staje się wolny, no, od wszystkich norm zakazujących, od jakiegoś poczucia pietyzmu, świętości, no, od wstrzemięźliwości staje się wolny, to oczywiście podstawowa norma obyczajowa, od no, całej sfery obyczajowej oczywiście, od pokory zostaje uwolniony, od skromności, w końcu zostaje uwolniony od rodziny. I teraz, proszę Państwa, co jest najbardziej tutaj w tym wszystkim smutne, że jeżeli spojrzymy na w tej chwili kraje cywilizacji zachodniej i na to, co w tej chwili w Polsce się dzieje, to, tak mówiąc kolokwialnie, ludzie na to idą. Ludzie na to idą, dlatego że to uformowanie człowieka działa ułatwiająco, a ludzie wybierają to, co jest łatwiejsze, bo tutaj może dojdziemy do tego tematu tam różnych form wolności, ale musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, która jest oczywista, którą na przykład pan Karoń cały czas, niemalże w każdym swoim wystąpieniu i referacie podkreślał. Cywilizacja Zachodu doszła do takiego wysokiego poziomu i z tak nieprawdopodobnym tempie pod każdym rzędem prześliznęła wszystkie inne cywilizacje, będąc w pewnym okresie z nimi na tym samym poziomie, dlatego że była cywilizacją ograniczającą, że cały czas wobec tej, w obrębie tej cywilizacji poruszaliśmy się albo w obrębie, tak jak ja to nazywam, barier, albo w obrębie drogowskazów. Bariery ograniczały, czego nie wolno robić, gdzie nie wolno przekroczyć tych dróg, a drogowskazy wskazywały drogę jako pewne idee takie lawarujące, zmuszające człowieka do rozwoju. I właściwie, tak jak się zastanowimy, no to tak, właściwie wszystko ogranicza. No forma w sztuce ogranicza, dopóki jest formą. Warsztat w sztuce ogranicza, no bo trzeba posiadać pewną umiejętność. Etyka ogranicza, etyka chrześcijańska etyką ograniczającą, religia ogranicza, obyczajowość ogranicza, rodzina ogranicza, cały czas do tych samych tematów, do tych samych haseł wracamy. Ale w tej chwili, jak się te ograniczenia zniesie,
to zaczyna ludziom odpowiadać. To jest to emblematyczne, rób ta, co chce ta. I na przykład to, co w tej chwili wydarzyło się w Polsce, ten wynik wyborów, to, że tak powiem, przesunięcie jednak preferencji, to w moim przekonaniu to jest nie tylko jakiś wypadek przy pracy, nie tylko błąd taki czy inny w kampanii wyborczej, nie. To jest ogólny trend tego, co w ostatnich latach stało się w Irlandii, stało się w Hiszpanii, stało się w Kanadzie, we Włoszech w tej chwili się dzieje. W tradycyjnych katolickich państwach następuje właściwie całkowita degradacja wiary, całkowita degradacja systemu wartości. W tej chwili, że tak powiem, Polska była tą ostatnią wyspą, która, czy tamtą ostatnią twierdzą, w której mury, że tak powiem, już zostały przełamane i wróg się wdarł. I wróg się wdarł i jest taka różnica, że o ile wcześniej, jeszcze przed paroma miesiącami, ta twierdza miała te swoje mury, które od zewnątrz były szturmowane, natomiast dywersant oczywiście działał od środka w obrębie murów, tak ja sobie to teraz wyobrażam. To teraz te mury padły, już powstała wierwa, wróg się wdarł i obrońcy już nie bronią twierdzy, tylko bronią się w izolowanych enklawach. I już w tej chwili, za chwilę będziemy mieli taki model w naszej tutaj polskiej rzeczywistości o obronę izolowanych enklaw. Tu jeszcze jeden wątek chciałem, jeden moment tutaj zwrócić uwagę, bo tak się zastanawiamy, wybory, demokratyczne wybory. We wszystkich tych rozwiniętych społeczeństwach zachodnich są partie lewicowe, są partie pseudoprawicowe, które niczym się od tych partii lewicowych nie różnią, tak jak, prawda, konserwatyści brytyjscy czy chadecja niemiecka, to w ogóle nie ma żadnej różnicy w ich programie, z programem ideologicznym tych formacji lewicowych. No i są gdzieś partie prawicowe, takie jak tam w Hiszpanii Fox, prawda? I te partie prawicowe, one cały czas nie mogą wyjść poza pewien margines. Nie mogą wyjść poza pewien margines. Dlaczego? Dlatego, że zostały zohydzone. Zostały zohydzone oczywiście dzięki działaniu do potężnego aparatu propagandy. Oczywiście. Ale czy tylko dlatego zostały zohydzone? Nie tylko dlatego zostały zohydzone. Zohydzone zostały dlatego, że grunt podatny jest do tego, żeby mogły być zohydzone. A grunt podatny do tego, żeby mogły być zohydzone, jest dlatego, że te partie są przedstawiane jako te siły, które chcą odebrać ludziom Zachodu te wolności, które są dla nich rzeczą świętą. I teraz człowiek Zachodu nie pozwoli sobie odebrać prawa do aborcji, nie pozwoli sobie odebrać prawa do lenistwa i życia tylko, że tak powiem, na koszt świadczeń socjalnych. Nie pozwoli sobie, już tak symbolicznie, sam prawa do święta Halloween czy do jakichś podartych dżinsów. Jest cały szereg, prawda? Ten człowiek sobie nie pozwoli odebrać, jeżeli te partie prawicowe są przedstawiane jako źródło zagrożeń, które tą typ wolności tym ludziom ma odebrać? Nie, to oni się na to nie zgadzają. No, przepraszam. Na marginesie powiem, tak, proszę bardzo. Że to jest okrutna tak, prawda. Ciekawy sposób działania, raczej nie ciekawy sposób działania, tylko w ciekawy sposób, tak, częściowo metaforyczny, ale w moim głębokim przekonaniu prawdziwy. Jeżeli idzie o sposób działania demokracji, to możecie Państwo znaleźć właśnie w tej powieści. Nie będę teraz tego opisywał, ale tam jest właśnie pokazane, w jaki sposób tworzy się pozór demokracji. To może wyglądać na teorię spiskową, ale moim zdaniem wydarzenia ostatnich lat pokazują, że
teorie spiskowe się często sprawdzają, więc w każdym razie ta koncepcja zarządzania, która jest w powieści pokazana, jest na pewno bardzo ciekawa. Polecam się zapoznać, a mnie przekonuje. Najkrócej mówiąc, polega na tym, że demokracja jest tylko na dole. Ale jest ona zasilana ideami z góry. Zresztą jedna z tez tej powieści, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba się nie mylę, jest ta, w każdym razie w pewnym momencie jeden z ludzi wtajemniczonych mówi bohaterowi, że wszystko zostało już zaplanowane. Bo tutaj warto podkreślić, że powiem ostrożnie, w świecie przedstawionym tej powieści takie teorie jak przede wszystkim hegelizm nie funkcjonują. Ale to mniejsza z tym, bo ja chciałbym wrócić do naszego poprzedniego wątku, bo pan o tych uwolnieniach mówił, ale to jest kolejna szkatułka, to jeszcze nie jest koniec, nie? To jest kolejny etap, który prowadzi do ostatecznego celu. I proszę powiedzieć, jaki to jest cel? No, to tutaj... Dobrze. No, bo... To jest... Nie, pan ma rację, nie. Powiedzmy sobie, jaki to jest cel. Może... Już, że tak powiem, jakby... Pomijając tutaj rozmaite niuanse, nad którymi tutaj nie chcę się zatrzymywać, bo rzeczywiście tam ta deklaracja tego Lucyfera, powiedzmy wprost, ona tam zabiera strasznie dużo elementów, ale z tego się wyłania jak gdyby jeden całokształt, który można nazwać paktem. Paktem. Tak jak Jan Jakub Rousseau powiedział, że wszystko funkcjonuje na zasadzie umowy społecznej, to tak w tej chwili chodzi o skonstruowanie pewnego paktu, w którym ludzie są też jedną z umawiających się stron i w ramach tego paktu ludzie sprzedają swoją wieczność i w zamian za doraźne, spokojne życie. Bo człowiek zawsze bał się głodu, nędzy, choroby, zarazy, wojny, kataklizmu przyrody. W tym momencie, jeżeli dostaje bezpieczeństwo i śmierć, dostaje bezpieczeństwo w każdym, że tak powiem, z tych teoretycznych pól zagrożeń, nie musi się niczym martwić, to jak gdyby może się całkowicie realizować w doczesności. Może się całkowicie realizować w doczesnym tu i teraz. I jak gdyby w ramach tego paktu następuje coś takiego, jak rezygnacja z posiadania poczucia duszy. To znaczy coś więcej niż ateizacja, niż więcej niż laicyzacja. Nie. Powstanie pewnej kultury, powstanie pewnego uformowania społecznego, o którym myśl, tu właśnie dochodzimy do tego, co tutaj pan na wstępie powiedział, ten zanik metafizyki, o którym już wieścił Witkacy, a tutaj jest coś więcej. Tu nawet nie chodzi o zanik metafizyki, tylko o powstanie takiego tła kulturowego i takiego tła myślowego, w którym myśl o wieczności, myśl o metafizyce, myśl o zbawieniu nie może w ogóle zaistnieć, nie ma żadnej racji bytu. Bo jeszcze sobie wyobrazimy tak, coś takiego jak pewną zbiorową wizję rzeczywistości.
Czyli sobie wyobrazimy i tą zbiorową wizję rzeczywistości, całej rzeczywistości, jaką ludzie mieli. Właściwie przez okres całej historii ludzkości, powiedzmy sobie do rewolucji francuskiej. I to dotyczyło i filozofów, i maluczkich. To dotyczyło filozofów i dotyczyło ludu bożego. Ludu bożego. Ta wizja rzeczywistości to przypominała troszkę górę lodową. Jak sobie wyobrazimy górę lodową, to z fizyki wiemy, że nad taflą 1/8 objętości się unosi, a 7/8 jest niewidocznych, pływających pod wodą. I ta wizja rzeczywistości, jaką ludzie zawsze mieli, i ci mądrzy, i ci nie mądrzy, to była taka, że ta nasza doczesność, to jest ta 1/8 tej rzeczywistości, która się nad tą wodą unosi. I to tutaj widzimy, to operujemy. Ale tak naprawdę istotną naturą rzeczywistości jest ta bryła, te 7/8, których nie widzimy, ale wiemy, że jest i to jest naprawdę ważne. To jest naprawdę ważne. To jest cała ta kraina rozpostarta między niebem a piekłem dantejską. A my tutaj żyjemy sobie w takim skraweczku. Natomiast w tej chwili wyobraźnia człowieka, to jest powracając do tej góry lodowej, została tak uformowana, absurdalnie zupełnie. Czy człowiek sobie wyobraża, że rzeczywistość to jest tak, jak gdyby ten wierzchołek góry, który pływa po powierzchni wody, a poniżej lustra wody nic nie ma. Nic nie ma. To sobie pływa, to sobie na tym żyją i nic więcej nie ma. Co dalej z tego wynika? Nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Nie ma problemu śmierci, nie ma problemu zbawienia, nie ma problemu Boga, nie ma żadnego problemu. Ja tutaj taką chcę jakąś ciekawostkę przytoczyć, mianowicie swego czasu, ładnych parę lat temu, gdzie w telewizji oglądałem jakiś reportaż o jakimś takim, nie wiem, czy to nazwać plemieniem, czy jakąś taką enklawą, jakąś taką kulturową, zupełnie izolowaną, jakichś takich Indian, Eskimosów, nie wiadomo co, żyjących tam na samym cyple Ameryki Południowej, na ziemi ognistej. Tam w tej nocy polarnej, oni tam sobie te ryby łowią, jedzą, odizolowani są od wieków tam od reszty świata. I tam ten reporter, który z nimi przeprowadzał wywiad, mówi, jaka jest wasza wiara? Jak co to jest wiara? Jak ta wiara? No, nie, oni nie rozumieli pytania. Nie rozumieli pytania. O co chodzi? Jak to, że żyje, umiera, no to co? I o co chodzi? O co dalej? No to żyje. Ale jak, nie rozumieli. I teraz człowiek zachodu został już uformowany w ten sposób, że on takiego pytania nie rozumie. On takiego pytania nie rozumie. I tamta subkultura, to był zupełnie okaz, że tak powiem, antropologicznie, no bo to ja nie spotkałem się z najprymitywniejszych nawet jakichś tam, prawda, nie wiem, pigmejów, papuasów gdzieś, gdzie nie ma jakichś wizji zaświatów, jakiejś obrzędowości, kultu przodku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj coś takiego powstaje, jako, że tak powiem, zupełny ewenement cywilizacyjny, a nagle tutaj, w obrębie cywilizacji Zachodu, coś takiego powstaje jako norma cywilizacji. Jako norma cywilizacji. No i teraz tutaj na pana pytanie w takim razie opowiem wprost. Tak jak w tej rozmowie po kolei ten główny bohater pyta o cele tego całego działania. Jaki jest cel? Jaki jest cel? No co, uformowanie tej cywilizacji odwróconej, zbudowanie ludzi tak myślących. No tak, to nie jest cel, to ciągle jest środek. To ciągle jest środek, to ciągle jest środek. Jaki jest cel? I on w końcu odpowiada ten Lucyfer. Cel jest taki, żeby ci ludzie, nie wierząc w piekło, przepustkę do piekła mieli jako swoje święte prawo. Taki jest cel. Celem jest każdy człowiek. Tak jak dla Boga najważniejszy jest każdy człowiek, to tak samo przez symetrię każdy człowiek, dusza każdego człowieka, zbawienie każdego człowieka, byt pośmiertny każdego człowieka jest bezcennie ważny dla centralnej postaci zła. I taki jest cel tej operacji. Celem jest każdy pojedynczy człowiek. No tutaj akurat w tej książce, gdzie mówię o współczesności, to jak gdyby przedstawiam, analizuję te wszystkie formy, które prowadzą do tego,
co ma być owocem tej właśnie cywilizacji poresetowej i antykulturowej, a owocem niej ma być przede wszystkim przy pomocy tych środków w tej chwili technicznych, jakie istnieją, przy pomocy tych środków monitorowania, przy pomocy tych środków sztucznej inteligencji i przy pomocy tych środków przetwarzania danych, jakie na przykład komputery kwantowe spowodują, to umożliwi indywidualne zarządzanie każdym człowiekiem, ale zarządzanie nie tylko pod kątem tego, co on robi, nie. Zarządzanie jego wewnętrznym światem, jego duchowością, jego również tym przyszłym zahoryzontalnym bytem. Czyli jak gdyby rzeczywistość orwellowska, gdzie pojawiało się pojęcie zbrodnią myśli, ale doprowadzona do pewnej finezyjnej, technicznej, cywilizacyjnej, absolutnej doskonałości i skuteczności. Właśnie. Tę powieść dlatego tak bardzo cenię, że ona jest niesłychanie jednolita. Że po pierwsze jej przesłanie, czy koncepcja, która się z tego przesłania wyłania, jest całościową, bo mówi o sprawach doczesnych i wiecznych, i także w sensie formy jest bardzo konsekwentna, ponieważ posługuje się formą, opowiadając się za wartościami tradycyjnymi, ma też taką formę. I podobnie jest z tą koncepcją, o której Pan jeszcze mało mówił i na pewno nie będziemy w stanie wszystkiego omówić, która jest zawarta w tej w katechizmie antykultury, gdzie jest przeprowadzane właśnie takie śledztwo polegające na tym, że Pan próbuje znaleźć jakąś logikę we wprowadzaniu dwóch rzeczywistości całkowicie ze sobą sprzecznych. Mianowicie z jednej strony jest to wielki reset, czyli mówiąc już bardzo prosto, wyzucie człowieka z własności, ze swobody i w ogóle z takiego życia, które do którego właśnie, jak Pan tu ciągle podkreśla, został przyzwyczajony, a z drugiej strony rewolucja w wartościach. I tam oczywiście znajduje się wyjaśnienie tej sprzeczności w sferze transcendentnej. I tutaj właśnie zaczyna się mój kłopot z tymi książkami, bo przy całej, jak już to wielokrotnie w rozmowach poprzedzających to spotkanie mówiłem Panu Jerzemu, że widząc niesamowitą logikę tej koncepcji, no nie mogę się z nią pogodzić, bo ona jest przerażająca, a jednocześnie widzi przyczynę wszystkiego tylko po tej jednej stronie, i to jest na gruncie transcendentalnym zupełnie uzasadnione. Natomiast mnie ciągle kusi, żeby zastanowić się, jakie doczesne przyczyny spowodowały taki stan rzeczy, co do którego mnie trudno się nie zgodzić z Panem Jerzym. A mianowicie, co było zalążkiem tego stanu rzeczy, w
kulturze cywilizacji Zachodu, w kulturze chrześcijańskiej. Co się takiego na przestrzeni trwania tej cywilizacji działo? A, słucham. Słucham? No, to może to. No nie, no to mów od razu, ja się wiesz, no jak masz odpowiedź, to słuchamy, bo o to właśnie chodzi, żebyśmy... No to ja powiem, to znaczy tak, ja po prostu jestem i chrześcijaninem ostatnio księdza, również no po prostu kolędzie, po prostu... Próbowałeś zagiąć, znaczy. Nie, ale puściłem do domu. A moi sąsiedzi, którzy codziennie chodzą do kościoła, nie wpuszczają księdza po kolędzie. O właśnie, i tu się właśnie zaczyna problem. Ja wpuszczam księdza do kolędzie, bo ja chcę sobie z nim cztery o czy porozmawiać. I ja myślę, że taką istotą tego, o czym my teraz po prostu mówimy, jest jakby degeneracja czegoś, co było taką podstawą cywilizacji zachodniej od wieków, a mianowicie kościoła po prostu katolickiego. No tak. I gdyby tego nie było, być może no nie byłoby tych wszystkich problemów. Ja po prostu książki nie znam, więc... Ale obawiam się, tak, że nawet polecam, jak po prostu ją przeczytam, to się jeszcze upewnię w tym wszystkim. No może ja rozwinę tutaj pańską myśl na gruncie, powiedzmy sobie, troszkę sensu i abstrakcji. To znaczy jako instytucji, jako no również chodzi mi o naukę Kościoła katolickiego też, prawda, że ona jakby nie... No mógłbym po prostu długo o tym mówić, ale nie chcę, bo to... No ja wiem, no może tak, tutaj... Bo to nie jest mój... Ciągle, czy z takiej, czy z innej strony, czy od strony religii, czy od strony, powiedzmy sobie, pewnej filozoficznej abstrakcji, czy od strony właśnie tego, tej degeneracji, pewnej całościowej wizji świata, o której mówiłem, to dochodzimy do tego samego, że tak powiem, problemu. Mianowicie do zmiany tej wizji świata z wertykalnej na horyzontalną. Tak jak to nazywam. To mniej więcej się dokonało w czasach odrodzenia. Wcześniej, no tutaj zwłaszcza historycy filozofii to dokładnie wiedzą, jak ta wizja wertykalna była budowana, począwszy jeszcze od Platona, poprzez neoplatonizm, gdzie już w neoplatonizmie występują kolejne emanacje tych bytów schodzących coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Święty Augustyn wizję Boga absolutu transcendentalnego no, w postaci niewyobrażalnej dla człowieka zaczerpnął od Plotyna. Potem pojawiają się chóry anielskie, prawda, na pokrótnych poziomach. Życie ziemskie, czyściec, piekło. No ta wizja wertykalna zostaje w sposób no, absolutnie cudowny i emblematyczny i, że tak powiem, i zamykający całą tą wizję, pokazana u Dantego. I takie było wyobrażenie świata i takie było wyobrażenie rzeczywistości. Właściwie poczynając od starożytności, od Platona, gdzieś właśnie tak w cudzysłowie sobie powiedzmy tą postacią emblematyczną jest Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, który ja troszkę się tą postacią interesowałem, dlatego że tam jeszcze w czasie studiów tam jakieś miałem opracowania związane z jego osobą, chciałem wykonać i tak się patrzyłem dokładnie tak naprawdę, co ten człowiek zrobił. Wykonał nieprawdopodobną, horyzontalną pracę, na przykład w dziedzinie botaniki, narysowania dosłownie milionów listek i milionów róż. Wizję niesamowitą jakichś urządzeń inżynierskich, maszyn, machin, trybów jakichś kręcących się skrzydeł i tak dalej. Inna sprawa, że to wszystko, jak te modele były konstruowane, to nawet teraz w takim muzeum byłem,
w Mediolanie, gdzie też te machiny były tam, że tak powiem, zrekonstruowane i to wszystko pięknie wyglądało, to w ogóle nie działa. Ale to już nawet nie o to chodzi. I teraz, no, był genialny pod jednym względem, był genialnym malarzem, ale ten człowiek, który jest uważany za emblematycznego geniusza, w tej chwili jak ktoś powie, tajny i genialny, Leonardo da Vinci. Ten człowiek nie był żadnym myślicielem. Absolutnie żadnym. Ten człowiek nie skonstruował, nie sformułował żadnej ogólnej teorii, żadnej abstrakcji na poziomie nawet prostych uogólnień. Proszę mi wierzyć, naprawdę. Jedyne dzieło, które napisał, to dotyczy teorii malarstwa i pewnej teorii sztuki, niedokończone zresztą. I w tym dziele też w sposób bardzo infantylny porównuje rozmaite dziedziny sztuki. Czyli taki współczesny Elon Musk. No coś takiego, no ale on tam porównuje rzeźbę z malarstwem, z poezją, z tańcem, muzyką. Nie wiem, te wszystkie dziedziny sztuki porównuje i przeprowadza coś tak infantylnego jak punktację. W rozmaitych kategoriach punktuje za to i wychodzi mu najwięcej punktów, to malarstwo dostaje. Jest najdoskonalszą dziedziną sztuki. No przepraszam, to jest produkt myśli abstrakcyjnej, uogólniającej? Nie. Więc co się stało w okresie renesansu? Mianowicie człowiek zachłysnął się doczesnością. Człowiek zachłysnął się doczesnością i cała ta pionowa wizja zaczęła się rozlewać horyzontalnie. Cały czas się rozlewa horyzontalnie, cały czas się rozlewa. No, powstał humanizm. Znaczy, uformowała się idea humanizmu, razem z tym idea antropocentryzmu. No i właśnie to zachłyśnięcie się doczesnością jak gdyby było pierwszym krokiem do tego odduchowienia człowieka. Tak to trzeba nazwać. Niektórzy twierdzą, że w cudzysłowie za technizację cywilizacji europejskiej odpowiada scholastyka. Że to dopracowywanie pojęć, ta precyzja w pewnym momencie przeniosła się na myślenie techniczne. Czyli no to byśmy jednak do czynienia mieli z jakąś dialektyką, prawda? Ja też tutaj, jakbyśmy sobie rozmawiali poza protokołem, że mam takie podejrzenie, bo to jest pytanie, co się działo w sferze idei, ale też dlaczego ludzie to przyjęli? Dlaczego to, o czym Pan mówił, tak chętnie przyjęli to uwolnienie, prawda? Podejrzewam, że znaczenie miało to, że byli wychowywani w pewnym reżimie. Pan bardzo ciekawie w katechizmie napisał o tym, że rewolucyjne idee chrześcijańskie nie objęły władzy. I myślę, że to jest też ta przyczyna, że władza nie wychowywała ludzi do konstruktywnej wolności, że uczyła ich pokory, która nominalnie miała być pokorą chrześcijańską, a nie była, bo odnosiła się nie do Boga, tylko do człowieka. I te warstwy, które nie miały władzy, były pozbawione godności, która to godność w ideach chrześcijańskich jest no, niesamowicie istotna. Człowiek jako dziecko Boże ma swoją godność. Tymczasem w praktyce było tak, że kto zabił szlachcica, płacił gardłem, a kto zabił mieszczanina czy chłopa, no to płacił pieniędzmi. Prawda? Więc to też może tak być, chociaż to wszystko są
Oczywiście rozważania dotyczące przyczyn doczesnych tego stanu rzeczy, czy tam do rozważania, czy tylko jakieś nieśmiałe hipotezy. Natomiast podkreślam, że pana koncepcja jest bardzo przekonująca i bardzo spójna, ale właśnie w momencie, kiedy i właśnie jej oryginalność w świecie dzisiejszym na tym polega, że w nią jest włączona sfera transcendencji. I to jest niezwykle interesujące. I też warto zauważyć, że jest to, co jest niedopowiedziane w powieści, jest wyjaśnione w katechizmie, a dotyczy wolności, dlatego że kolejną rzeczą, która mnie bardzo zaniepokoiła w tej powieści, jest wolność przedstawiona jako właściwie kłopot człowieka, kłopot mało powiedziane, coś, co jest zaczynem jego upadku. Jeden tutaj jeden z bohaterów, mnich, książę Alto, który jest tutaj taką postacią platonika, jest pytany przez swojego rozmówcę, po co Bóg dał człowiekowi wolność? A tamten odpowiada, po to, żeby Bóg, żeby człowiek z niej dobrowolnie nie korzystał. No więc dla mnie jako człowieka współczesnego to po prostu jest coś nie do przyjęcia. Natomiast wyjaśnienie tego znajduje się w katechizmie. Jeśli można się odnieść tutaj, bo jak gdyby tutaj dwa wątki pan poruszył. Pierwszy, znaczy w moim przypadku właśnie, wiąże się z takim absolutnie fundamentalnym pytaniem, które każdy, właściwie każdy, czy jest wierzącym, czy nie jest wierzącym, ale funkcjonujący człowiek w obrębie naszej kultury i znający, patrzący na całą historię, musi sobie zadać podstawowe pytanie. Czy wskutek nauki Chrystusa ludzie stali się lepsi? Czy wskutek nauki Chrystusa ludzie w ciągu tych 2000 lat stali się lepsi? To ciężkie pytanie. I tutaj jak gdyby uzupełniając to, co nam pan powiedział, ja sobie tak na swój sposób próbuję na to odpowiedzieć pytanie, przynajmniej historycznie, że na pewno ten lud Boży stał się lepszy. Ci pokorni malutcy stali się lepsi. Natomiast nauka Chrystusa pominęła władców z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jak gdyby podczepili się, że ich władza płynie wprost od Boga. I powód drugi, że właśnie to, że władza płynie wprost od Boga, daje pewne uprawnienie do korzystania z atrybutów władzy boskiej, czyli żądania od poddanych absolutnej pokory, takiej pokory, która jest przynależna Bogu, a nie władzy. No, ale to jest takie, powiedzmy, upraszczające rozumowanie, to jest bardzo, bardzo trudny problem, ale dla mnie to jest absolutnie problem fundamentalny. Czy ludzie stali się lepsi? Wydaje mi się, że tak. Jednak tych prostych, cichych, niewidocznych, pokornych, małych, całe legiony zostały zbawione. Zagadnienie drugie. Zagadnienie wolności. No to jest bardzo, że tak bym, przepraszam, tutaj sięgnę.
tutaj do jakichś swoich zapisków. Wolność. To musimy sobie na jedno pytanie odpowiedzieć, bo tutaj no to trzeba rozwinąć, bo i nie do końca moją intencją było to, żeby wolność negować jako pewien przywilej podstawowy i fundamentalny ludzki, wręcz dany człowiekowi przez Boga po to, żeby właśnie korzystając z tej wolności dobrowolnej rozwijał się tak, żeby mógł być zbawiony i żeby w ramach tej swojej wolności dobrowolnej wybierał drogę zbawienia. To jest oczywiste, ale powiedzmy sobie, patrząc na zagadnienie wolności w sposób abstrakcyjny. Co to jest wolność w ogóle? Wolność jest to, tak jak ja to widzę, i chyba to jest oczywiste, dostępność pewnych celów. Mając te cele, możemy swoją wolność realizować. Te cele zawierają się w pewnym obszarze. Są obszar celów, które ja mogę osiągnąć, a których nie mogę osiągnąć, prawda? No, jeżeli na przykład moim celem jest napisanie tej książki, to ten cel mieści się w obszarze dostępnym mojej wolności. Jeżeli ja sobie postanowię, że lecę tam w lot kosmiczny, tam dookoła Ziemi, czy gdzieś tam jeszcze dalej, to taki cel, on się nie mieści w obszarze mojej wolności. Czyli dalej abstrakcyjnie rozumując. Każdy człowiek w jakiś sposób ten obszar wolności sobie zdobywa, ustala, określa. I tak najogólniej rzecz biorąc są dwa obszary wolności. Wolności łatwej, obszar i wolności trudnej. Ten obszar wolności trudnej, to znaczy obszar dostępności pewnych celów trudnych, ja muszę sobie wywalczyć pracą, nauką, pokonywaniem samego siebie. I też taki przykład. Jeżeli moim celem ma być to, że prawda, mam grać na skrzypcach, chcę umiejętność osiągnąć, czy czytać Homera w oryginale, to ja muszę wykonać jakąś, czy nawet czytać Shakespeare'a w oryginale staroangielskim. Muszę wykonać gigantyczną pracę, która poprzedzi realizację tych moich wolnościowych celów. Natomiast jeżeli ja sobie mam takie cele, żeby się realizować w lenistwie, nieróbstwie, realizować w jakiejś wymyślnej seksualności, realizować w socjalnej konsumpcji, prawda, którą mogę sobie realizować absolutnie za nic. Są też cele i to jest rodzaj wolności, tylko ja żadnej pracy, absolutnie żadnej pracy nie muszę wykonywać, żeby te cele z tego obszaru wolności zdobyć. I teraz to nazwałem w tej książce jedną wolność, jest to wolność typu progresywnego, rozwojowa, druga to jest wolność typu regresywnego, uwsteczniająca. Idee tych dwóch wolności, one zostały może najwyraźniej sformułowane tą pierwszą wolność progresywną, rozwijającą. Tą ideę, to ja pierwszy raz to chyba znalazłem u Platona w Fajdrosie. I on tam w tych swoich, prawda, bardzo rozbudowanych parabolach przedstawia taką wizję człowieka, że mówi do tego swojego rozmówcy, wyobraź sobie, że podziel się na woźnicę i dwa rumaki, którymi powozisz. Jeden czarny, zły, prymitywny, poddany najniższym instynktom, a drugi delikatny, wysublimowany, biały koń. I no, tutaj to już dotykamy, że tak powiem, już powiedzmy sobie osobistych upodobań Platona, ale jak on pisze dalej, widzisz pięknego młodzieńca, który poraża cię swoim pięknem, no to ten czarny rumak, jak on pisze, chciałby rzucić się na niego okrakiem,
A ten biały nie, staje zawstydzony, skrępowany. I teraz dalej pisze Platon. Cała sztuka powożenia tym powozem, którym ty jesteś, polega na tym, żeby tego czarnego, prymitywnego rumaka poskromić i iść za tym jasnym, białym, wysublimowanym, osiągnąć z tym młodzieńcem przyjaźń, wejść na najwyższą drogę, jaką człowiek może wejść, czyli drogę filozofii i, tak jak mówi, zaczynają ci wtedy skrzydła rosnąć, czujesz, jak ci pióra rosną do tego wyższego wzlotu. Ale dzięki czemu? Dzięki samoograniczeniu, czyli dzięki nałożeniu wędzidła potwornego, jak on napisuje, ten rumak czarny, on tam staje na zadzie, krew mu z pyska leci, jak tam go mu sztukiem ściskasz. Nie! Musisz to bydle osadzić. Czyli człowiek musi wyjść, wznieść się ponad poziom swojej konstrukcji naturalnej, na poziom wyższy, wysublimowany, nadnaturalny. I wtedy wchodzi na drogę tych wyższych celów i wtedy wchodzi na drogę tej wolności progresywnej. Natomiast czym jest wolność regresywna? To Nietzsche z kolei, ustami Zaratustry. To jest taki moment, kiedy Zaratustra wychodzi z jaskini, chyba patrzy w słońce i mówi: teraz uwierzcie, ja przepraszam, bo to jest bardzo luźny czytat, dawno temu czytałem, ale to tak mi się to wyświetla. Tak mam pamięć taką trochę słuchową. Teraz mi się wyświetla wielka prawda, którą chcę światu obwieścić. Słuchajcie, wy wszyscy, tamte wielkie stworki, małe stworki, coś wam powiem największego. Oto Bóg umarł. Bóg umarł, mówi Zaratustra. Wszystko jest dozwolone. Wszystko jest dozwolone. Czyli dozwolona jest realizacja w tych celach atawistycznych, euforycznych, bo realizacja tych niskich celów atawistycznych, instynktownych, popędowych, tych celów osadzonych w tym świecie przyrody, daje pewną właśnie taką niszczańską euforię. No, związaną właśnie z tym zachłyśnięciem się pełnym wolności. Można robić wszystko, co się chce. I to jest ta druga wolność, to jest ta wolność regresywna. Ja tutaj te dwie wizje przedstawiam i w związku z tym tutaj jakby odnosząc się tutaj do tej wątpliwości pańskiej, to od razu muszę powiedzieć, że to, co miałem na myśli, czy tam, to też jest jeszcze jedna rzecz, że słowa postaci nie muszą być koniecznie słowami autora i sąd postaci nie musi być koniecznie sądem autora. Ale sąd tamtej postaci, który mówi, że wolność Bóg dał człowiekowi po to, żeby dobrowolnie z niej nie korzystał, to oczywiście w tej wypowiedzi rozszerzonej tego księcia, ale to dotyczy oczywiście tej wolności regresywnej, tej wolności tego czarnego rubaka, tej wolności niczego, tej wolności, która jest, no, tak jak powiedziałem, tamta wolność jest mitrężna, a ta jest euforyczna. Ale właśnie tej wolności euforycznej trzeba postawić tam, żeby być człowiekiem, który się rozwija. No, przepraszam, może... Tak, no bo to oczywiście to z całego kontekstu wypowiedzi księcia wynika, bo w jego prawie każdym słowie natura jest czymś bardzo, ale to bardzo podejrzanym. Także jak najbardziej. No tam, przepraszam bardzo, że wyjdę w słowo, nie chcę tego robić, ale tam on jedno stanie wypowiada, które chciałbym, żeby zostało. Natura w piękną formę morderczą treść wkłada. Tak, o, tak, tak. Ale przepraszam. Nie, tak, to jest właśnie w tej powieści można znaleźć parę bardzo, bardzo, bardzo pięknych aforyzmów. To jeden z nich właśnie. Ale moich kłopotów z pańską myślą, można powiedzieć, bo tutaj to dotyczy obu tych książek, to nie jest koniec, bo to wszystko, o czym sobie mówimy, to jest, to mówimy o stanie obecnym, o jego przyczynach, ale jest jeszcze, to pojawia się pytanie,
Czy jest jeszcze coś takiego jak przyszłość w kontekście tego, co można u Pana przeczytać? Ale mamy do czynienia w ujęciu, szczególnie w powieści, ze światem, który jest już na etapie ścisłego zdeterminowania już przez absolutne zło. Człowiek w doczesności już właściwie nie może nic zrobić. Jest skazany na uleganie temu procesowi, który jest zaplanowany przez szatana. Taki po prostu determinizm. Ja się z tym po prostu nie zgadzam, ale to moja sprawa. Problem polega na tym, że emocjonalnie to ja się też nie zgadzam, właśnie próbuję to powiedzieć, może mi to źle wychodzi, że jeżeli chodzi o wizję w powieści, jeżeli chodzi o koncepcję filozoficzną w katechizmie antykultury, to jest tak spójne, w tym wypadku literacko, a w tamtym wypadku filozoficznie, logicznie, że nie można, że nie można temu nie ulec, tak. Ale szukasz wyjścia, próbujesz wyjść z tej sytuacji, którą uznajesz za zdiagnozowaną prawidłowo. I w związku z tym ja już powtórzę pytanie, które już panu zadawałem przez telefon. Co robić? Co robić? No ale jak już się przeczytało, wiesz. To może tak. Są, że tak powiem, dwa determinizmy. Jeden to, powiedzmy sobie, determinizm protestancki. To jest determinizm absolutny. Bóg jest wszechwiedzący, zaplanował przyszłość, przeszłość każdej sytuacji, każdego człowieka i każdy rodząc się, wiadomo, będzie zbawiony, nie będzie zbawiony. No to tak jest u Kalwina. U Kalwina, tak. To jest właśnie Kalwin. Ale to jest właśnie ten pewien jeden rodzaj determinizmu. A drugi rodzaj determinizmu historycznego, którym ja się nie mówię, że nie do końca czy nawet się nie zgadzam, ale przedstawiam to, powiedzmy, jako pewną równoległą koncepcję alternatywną. Mianowicie w tym determinizmie historycznym, hegelowskim, tych procesów, które przebiegają według tego schematu, teza, antyteza, synteza, i według tego schematu jedności przeciwieństw, tego przyjętego przez Marksa. Oczywiście, a mówimy tutaj o pewnych procesach i o realnościach historycznych, zdarzają się i realizują się jako pewna konieczność, historyczna, ale to nie znaczy, że jako konieczność zawsze nieunikniona. Więc to jest ten determinizm, który wprowadza czynnik, że tak powiem, że może być coś nieuniknionego. To jest tylko dwa zdania, bo tutaj Pan zadał podstawowe pytanie. Jak z tego wyjść? To znaczy, czy my jesteśmy w tej chwili w związku z tym w pewnej spirali, w pewnym obsuwaniu się ku pewnej katastrofie nieuniknionej, czy jednak istnieją możliwości uniknięcia tego? Może? I proszę uprzejmie. Ja wiem, ten wątek determinizmu, który mnie sprowokował, że jedną z dróg wyjścia, która jest też lansowana nie od dzisiaj, ale od wielu lat, szczególnie po rewolucji bolszewickiej w Rosji, co między innymi ostatnio czytałem taką rozprawę filozofa Mikołaja Berdiajewa. Berdiajewa, tak. Apokaliptyczna wizja dziejów. A więc to jest jedna z dróg, taka katastroficzna i dlatego mówię o tym determinizmie. A drugą sprawą to jest jakaś rewolucja.
Ale rewolucja, jak mówią niektórzy, nie ma uczuć litości. I wtedy zaczyna się problem. A jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej zostało powiedziane, pan między innymi wspomniał, że ta religijność, powiedzmy ta ludowa religijność, która dotyczyła tylko ludu Bożego, tak, ona ominęła władzę. Bym się nie zgodził do końca z tym twierdzeniem, ponieważ no ja też ominęła władzę. Władcy bardzo mocno wkroczyli. Przecież cała północna Europa z Anglią, Skandynawią, to są kraje protestanckie, gdzie głową kościoła stawali się władcy. A więc oni nie zostali ominięci, oni mocno weszli w tą falę protestantyzmu, reformacji i tak dalej. A więc tutaj można powiedzieć, że sprawy nie są łatwe i dlatego też takie prace i takie publikacje są potrzebne, ażeby naświetlić po prostu, żeby ludzie kroczyli, bo pan nawiązywał również do aktualnej sytuacji, gdzie nie można ominąć. Przychodząc na spotkanie, gdzie się prezentuje pewną książkę na spokojnie, to nie można odwrócić głowy i nic się nie dzieje wokół nas. Więc to jest bardzo ważna dygresja i bardzo ważny kontekst. Mi się wydaje, że ja chciałbym jeszcze poruszyć taki wątek geograficzny, bo ja nie znam pana życiorysu, ale patrząc na pana twórczość, na pana wiek dojrzały, jak wyczytałem tam w tym takim szczątkowym biogramie, że jest pan po prostu architektem, a więc tak sobie myślę, że jako pisarz, jako teraz taki pisarz, który zajmuje się właśnie teraz na poważnie już, ma ten komfort, że chyba prowadząc życie zawodowe architekta, jest w tym komforcie, że nie potrzebuje być na łasce wydawcy i tak dalej, że może swobodnie się poruszać i tworzyć pewne swoje pomysły w tym zakresie takiej twórczości, która ma znaczenie społeczne i tak dalej. Proszę bardzo, to bardzo dziękuję. Nie, bo to niech panie wątku, zaczynając od końca, to oczywiście to daje pewną niezależność myślową zupełnie i taka jest prawda, że trudno do końca wyrażać wszystko, co się myśli, jeżeli jest się uzależniony finansowo od różnych tam, że tak powiem, sił decydujących o możliwości wyrażenia tych myśli lub zatykających tą możliwość. A to jest, przepraszam, ja tylko chciałem dokończyć tutaj panu odpowiedź. To, co pan mówił o władcach, to może ja nie zostałem do końca zrozumiany, ale to się dokładnie pokrywa z tym, co ja mówiłem, że w momencie, jeżeli władcy poczuli się namiestnikami bożymi, to i jak gdyby nie czuli się do tego stopnia zobowiązani do przestrzegania całej etyki chrześcijańskiej, ewangelicznej, do jakiego stopnia byli zobowiązani ci mali, ci malutcy, ten lud Boży, to miałem na myśli. Znaczy, mi po prostu o co innego chodziło. To znaczy, zupełnie nie o to, o czym mówił pan przed chwilą, ten z tyłu. Mianowicie chodziło właśnie odwrotnie, że często lud Boży, no na przykład lud Boży, prawda, w Niemczech przed II wojną światową nagle w 80% wybrał Hitlera. No tak. Po prostu lud Boży. To nie byli, a z tego ludu dopiero, no powstali ci, znaczy, jak potem były te procesy norymberskie, to się okazało, że ci strażnicy to nie byli jacyś przedstawiciele władzy, tylko to byli zwykli ludzie. Jasne, ale jakiś, jasne. No na przykład ten, który Schulza zabił. Jasne, oczywiście, oczywiście. Oczywiście. Szkołę po prostu podstawową, nie? Lud Boży przestał być ludem Bożym w momencie, kiedy zjawiły się techniki totalnej manipulacji i wtedy okazało się, że z ludźmi bardzo łatwo można zrobić wszystko, co się chce. Mając do dyspozycji techniki totalnej manipulacji,
jakich wcześniej nie było, no, ze zrozumiałych względów oczywistych, technicznych, środków przekazu i tak dalej. No więc to, co stało się w Niemczech, to już było właśnie co stało się w Rosji, w czasie rewolucji. To, co już się zaczęło stawać w XX wieku, to się stało właśnie w związku z możliwością, z rozwinięciem technik totalnej manipulacji. Zresztą to, co się w tej chwili dzieje, to, co się dzieje z uformowaniem całego tego społeczeństwa modelu, tego społeczeństwa zachodniego, w tym modelu akceptacji i zawarcia tego paktu, o którym mówiłem, to jest właściwie skutek dysponowania przez tych planistów, że tak powiem, przyszłego ładu, wszystkimi możliwościami totalnej manipulacji ludzi. I przepraszam bardzo, jest za sekundkę tutaj, bo widzę, że pan chciałby zabrać głos, ale chciałem tylko skończyć jedną myśl, którą pan zaczął. Bo jak z tego wyjść? Wyjść z tego można tylko w jeden sposób. Poprzez zerwanie tego paktu. Zerwanie tego paktu, który polega na tym, że ludzie, społeczeństwa Zachodu, sprzedają swoją wieczność w zamian za wygodną doczesność, która właściwie wizję wieczności czyni w ogóle bezsensowną. I teraz to zerwanie tego paktu, to właściwie może się dokonać tylko w dwojaki sposób. Albo z mocy jakiegoś apokaliptycznego kataklizmu, tak jak apokalipsa, że po prostu zaczną się dziać tak rzeczy straszne, że cały ten porządek, który w tej chwili został stworzony, zostanie zmieciony z powierzchni ziemi i ludzie pokorni, ci, którzy zostaną, tu jeszcze oczywiście wątki religijne się zjawiają, w Apokalipsie świętego Jana zjawia się Antychryst, zjawia się niewiasta, która miażdży głowę węża, paruzja, ponowne przyjście Chrystusa na świat. I zjawia się ten element, że pewien ład zostaje od podstaw dopiero, od podstaw ten ład Boży jest budowany na nowo. Ale to jest, że tak jak powiedziałem, wizja apokaliptyczna, wizja kataklizmu, który wszystko miażdży, wszystko miażdży. I druga możliwość, teoretyczna, na którą ja się zastanawiam, czy jest taka możliwość jednak, że ten pakt tego spokoju zostanie wypowiedziany, ale ten pakt muszą ludzie wypowiedzieć. I teraz pytanie, co trzeba zrobić, co musi się stać, żeby, zakładając jednak, że ten scenariusz apokaliptyczny nas ominie, co musi stać, żeby ludzie ten pakt wypowiedzieli? Nie wiem. To jest pewne pytanie otwarte, które stawiam tutaj. Musimy zakładać, że taka możliwość istnieje.